Joanna Kurowska od lat wiedziała o sekrecie Królikowskich. Teraz zabrała głos, nie wytrzymała ciszej nad tą trumną. W ostatnim czasie wyszły na jaw zaskakujące informacje na temat Pawła Królikowskiego. Niewielu fanów aktora wiedziało, że ten miał nieślubnego syna, który narodził się w wyniku jego romansu. Żona artysty Małgorzata Ostrowska-Królikowska wybaczyła mu zdradę, jednak ta historia przez długi czas pozostawała tajemnicą. Teraz okazuje się, że wiedziała o niej Joanna Kurowska. Paweł Królikowski miał nieślubnego syna. Paweł Królikowski był aktorem, który zajmował szczególne miejsce w sercach Polaków. Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola Kusego w serialu Rancho, jednak równie często jak na szklanym ekranie mogliśmy zobaczyć go na deskach teatrów. Od jego śmierci minęły już ponad 3 lata, jednak echa historii związanych z artystą nie milkną. Ponieważ Paweł Królikowski nie zostawił po sobie testamentu, rozdzieleniem jego majątku zajął się sąd. Przy okazji sprawy spadkowej wyszło na jaw, że brała w niej udział nie tylko Małgorzata Ostrowska-Królikowska i jej dzieci, ale również nieślubny syn aktora, Maciej. Wielu fanów aktora nie miało pojęcia, iż ten w przeszłości wdał się w romans, który potem wybaczyła mu żona. Tymczasem w tej sprawie pojawia się coraz więcej nowych informacji. Żona Pawła Królikowskiego potwierdziła doniesienia o nieślubnym dziecku. Rodzina Królikowskich zadbała, aby o zdradzie aktora nie dowiedział się nikt spoza zaufanego grona rodziny i najbliższych przyjaciół. Rodzinny sekret wyszedł na jaw, gdy po 3 latach od śmierci Pawła Królikowskiego dobiegła końca sprawa o jego spadek, który został podzielony między jego najbliższych, w tym nieślubnego syna Macieja. Super Express ustalił, że w przeszłości Paweł Królikowski związał się z mieszkanką Wrocławia. Z tej relacji narodził się syn, który nie przejął jednak nazwiska po ojcu. W ostatnim czasie głośne plotki o zdradzie męża potwierdziła sama Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Tak, potwierdzam. Nie będę komentować sprawy z szacunku do syna Pawła, ponieważ nie jest to osoba publiczna, a temat dotyczy spraw osobistych. Ponadto jest to człowiek dorosły, wobec czego nie będę odnosić się do tematu. Maciek jest traktowany jak pełnoprawny członek rodziny. Joanna Kurowska wiedziała o zdradzie Pawła Królikowskiego. Okazuje się, że o zdradzie Pawła Królikowskiego i jego nieślubnym dziecku przez cały czas wiedziała bliska przyjaciółka rodziny, Joanna Kurowska. Aktorka po latach milczenia zdecydowała się zabrać głos na ten temat w rozmowie z Jastrząb Post. Wiedziałam o tym i, jak Państwo widzicie, nikomu nic nie powiedziałam. Bo to nie jest rzecz, z którą należy lecieć do mediów, opowiadać, plotkować. Myślę, że powinniśmy sobie dać spokój z tym i dać spokój Małgorzatce Królikowskiej, która jest fantastyczną matką, babcią, przyjaciółką, cudowną osobą. I uważam, że ciszej nad tą trumną, apeluje artystka. Według relacji Joanny Kurowskiej nigdy nie udało jej się poznać Macieja, który na co dzień mieszka we Wrocławiu. Mimo to zdradziła, że Paweł Królikowski był z nim bardzo związany. Wiem, że Paweł się bardzo opiekował, mieli wspaniały kontakt. Bo tak się zdarza. bardzo, bardzo byli związani, więc myślę sobie, że to nie nam zajmować stanowisko i o tym mówić, stwierdziła aktorka w rozmowie z Jastrząb Post.